Siema na wszystkim, DC Jim z tej strony. Witam was w Black Belt Retribution ponownie. Jak widać, jestem już na serwerze, więc dużo nie będzie do gadania na wstępie. Od razu lecimy. Jak widać, trochę kasy nazbierałem. Tu wszystko sobie pograłem. Troszeczkę ustawienia zmieniłem w grze, no bo było odczuwalne takie lekkie opóźnienie, jeśli coś się chciało zrobić. Więc tego tu już nie będzie tak czuć tego. Tak samo na nagraniach, które widziałem, mimo wszystko też to było widać. A znowu ta mapa, nie za bardzo jej lubię, bo wy może tego nie słyszycie, ale ja słyszę takie jakby pojękiwanie. Trochę mnie to wnerwia, tak prawdę powiedziawszy. No, ale idzie jakoś w ogniu. Się przyzwyczai do tego. Jak poleciał chłopie. Kurde, skacze. Głupi. Jakieś ulepszenie do tego stekania ma, czy co? To moje nikt tak daleko nie skacze chyba. Oho, się ustawiłem. No. Tędy to tędy polecę. Nie będę tam się pchał pod celowniki przecież. A, tu już moi są. Ten się starszą tu upakował. Dobra. Zaraz wam pokażę ciekawostkę, jaką znalazłem. Dostałem nowy hełm. A może go miałem już wcześniej? Nie, raczej nie, bo tak byśmy go od razu widzieli, jak przeglądałem swoje jakby ciuchy do uzbrojenia. Zaraz sprawdźmy, czy to jest. Może tak latam. Zaraz mi coś ściągnie. Tutaj zaraz po prawej ktoś siedzi. No właśnie, o niego mi chodziło. A! Nie zdążyłem. Zabierze nam pachę. Kurde, szkoda. A tutaj nikogo pewnie z naszych nie ma. A nie, ktoś kampił. Ładnie. A ładnie, że ktoś przykampił. Mina. A! A, bo był triple prawie, ale amunicji już brakło. Ale już to nie bałem się zmienić. Będę sobie kupił właśnie magazynek, kasa jest. Ja tak starczą właśnie. A, ta ma tarcza tyle lepsza, że od razu widać nasz awatar. No na tej tutaj nie będzie widać tego. No ale to tylko taka do osłony typowo tarcza jest, więc. Po nogach, pamiętajcie, po nogach strzelać. A, następny wyleciał. Ja w ogóle latam z zestawem do leczenia, bo ostatnio poślatałem bez. Sądziłem, że bym trochę szybciej biegał, a jednak to nic nie daje. Nic tam nie pogarsza takie używanie zestawów. Dobra, tutaj w miarę czysto. Okalon, no trzeba, gdzie to jest, tu są. Pójdź, zaraz jeszcze jeden. I gdzieś jeszcze jeden tu stoi. A, plecy miałem. Krewi. Dosyć. O, w ogóle pierwszy jestem, tak nie patrzyłem. B. To bym tak było z naszych od B też w sumie. Ale czy pewnym. Pewności jakoś nie mam, no. Taki trochę niestandardowy. A, ty. Ale w ogóle jak pocisnął w kolei wszystkich, chyba że ci tak pomagali od boku ściągać. Dobra. Może taki w górę by ściągnąć, spróbować. Teraz i tutaj kogoś mam do podniesienia. A, to jak go trafić? Nie, w ogóle nic mi nie ubyło. 12-7. No, trzeba ugrać to jakoś. W ogóle nikt flagi jeszcze nie dostarczył do swojej bazy. Więc, no ciekawe. Punktacji żadnej przez to niby nie ma. Ciekawe, jak to byśmy do końca tak wygrali. Kto by wygrał wtedy?
Aha, w locie. Jeszcze, o, dwóch leci. W kradach trzeba pamiętać, że można się przytrzymać zawsze i wtedy wybuchną szybciej. Oczywiście też można sobie rękę uwalić, o tym trzeba pamiętać. A, tam do kogoś trafił jeszcze. Ach, ładnie, wysunął głowę. A tutaj co, zerka, że ktoś do mnie wali? Flagę zabrał ktoś, o ty. Cofnij się, cofnij się. O. Ładnie, krewi. Się wystawiłeś. Na mój ostrzał. Ktoś jeszcze jest. Flagę trzeba odstawić. No tak to szybciej ją mogą podnieść. Pomożemy temu. Łap, chłopie. Oooo! Dostałem. Zhakowałem, no tak powiedzieć, trochę bruslina mi waliło. Takie fajne są granaty niektóre. Ale nie wiem, czy przypadkiem też jakimś cudem amunicją tak nie jest. Od nobów zaczynają walić. Żeby niby kampimy. Ale to jest zaraz. Załatwi się. Podnieść szybko flagę. Granacik. No i trochę bliżej podleciał jego. O, tak, oni tam siedzą, to ja wezmę ich. Oho, chociaż. Dobra, flagę mam. Tutaj trzeba pamiętać, że nie można biegać wtedy, jak mamy flagę. Takie uniedogodnienie, można powiedzieć, ale... Ach! Myślałem, że mi się uda. Tak to już miał blisko do przejścia, tam było dużo moich. 21.9. Ładny wynik się kroi. I nawet chyba naszym się udało raz zanieść flagę. Z tego co widzę. Tu plecy mam. Ładnie. Przekosiłem tego. A, masz. Bierz, chłopie, bierz. W ogóle gdzie jest flaga nasza? Dobra, jest na miejscu. Kurczę, znam cały team tutaj się pojawił. Przydałby się drugi granat właśnie do rzucania. Najlepiej mieć właśnie tego... A nie gadajcie, że... A, chciał krewi podnieść z mechem, ale mechem się nie da właśnie nosić. Jednocześnie flagi, jak się go ma. To jest duży plus dla nas, tak? Bo tam nie zabiorą wtedy. W taki sposób. Chłopie, oddaj tą flagę. Oddaj tą flagę. Cofnij się chociaż. Chłopie, no. Muszę granata tam. A, nie, 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 ale zrobiłem to. Spanikowałem trochę. No ładnie, 24-11. Ciekawe, dostarczyli tą flagę, czy nie? Może nic nie widzę. W końcu mi ktoś zdjął. Krewi ciśnie tutaj tym mechem. No i żebym ci się nie zemścił też mechem zaraz, chłopie. Łapię flagę. Jak nie to rą, dobra. Posłaniam go. Jak się odbiło! Chamsko! Też w sumie nie wiem, czy ich nie uszkodziłem dzięki temu. Gin, Krewi, gin! Chciałbym zrzucić swojego mecha, ale to może być ryzykowne dosyć. To, że mi go prędzej odbiorą. Gdzie to się miota, skupana, no. Na jej, co ja zrobiłem? Że dostałem, to jeszcze spadłem. 24, 6, 14.
damage dostał. W ogóle z flagą leci. Trzeba im pomóc dostać się. A to mój. A victory. No, no, nice. Jestem pierwszy. Dało się jakimś cudem. Którym to był Minka? A, te, dobra. Pomachajmy im. W ogóle to już widać, możecie się przyjrzeć, widać na hełmie, co mam napisane, właśnie beta. Właśnie taki nowy hełm mam dostępny. On nic nie daje, tylko jest po prostu z takim napisem. Zdaje mi się, że on kiedyś był już, ale może zniknął na jakiś czas. Właśnie teraz powrócił. Więc tak jak mówiłem, kupiłem magazynek na szybkości do broni. Gdzie tu mamy? Tak go zakupię sobie, no bo większa o wiele, 20 pocisków. Chociaż tego też można wywalać. Czym to się w ogóle różni? Wolniej biegamy, no i wolniej się przeładowuje. Dobra, biorę tego tam. Akcept. Jak kozacy to do kozacy, nie co, więc trzeba się wykoksić, no. Amunicja w ogóle by się też przydała, w ogóle. Pojawiło się tego więcej teraz, widzę, mamy wybuchową. Dodatki. Magnum Ammo, nie wiem, czy to przypadkiem jakoś, nie wiem, większy damage zadaje po prostu. O, morda mapa. No nice. Ale większy magazynek. Mogę sobie latać. O, inny tryb po prostu. Mamy zbieranie kili naszych. Przypadkiem nie wiem, czy w kodzie jakimś tego nie ma. Że nieśmiertelniki pozbieramy po kimś, jak go zabijemy. No, trzeba w końcu przeładować. Zawsze nie pchałem do tamtego wyjścia. Widziałem, że tam mina leżała. Więc... Tak, jestem nowy pierwszy. No nie podniesiesz mnie? No jak ty jesteś pomocny. Panie. Tam ktoś na górze siedzi, panie? O Jezu. To uwielbiam te granaty. Sam się kiedyś nimi załatwię. A tutaj jest, dobra. Dzięki. On jest znajomy, który mi go załatwił. Następny, jeszcze swojego zbiorę. A, nie udało mi się. Chciałem go podnieść już. W ogóle muszę sobie zmienić klawisz od tego podnoszenia. Ja go mam na C, nie za bardzo mi tak pasuje ten klawisz. Tutaj jesteś. Plecy mam, słyszę. Headshot, double kill. No, gdzie wy jesteście? O, dzięki. Jeszcze jeden. Tu niech strzeli ktoś. Ale nazbierałem tego. To bym przeładował w końcu. Ktoś mnie uwali, nie będę miał na swoje. To mój, dobra. Teraz mnie ktoś uwali, będę miał. Albo sam się zabije. 6 do 1. No nice, rad bym mówił, że cheatuję. A zobaczcie w ogóle tu tych czaszek jest pozbieranych w jednym dolnym rogu. Dodatkowe punkty wlecą. 250 punktów. Aha. Ładnie, jeden za drugim. To jest mój, dobra. Może bym sobie życie odnowił, wiecie. EF.
To i jeszcze amunicję. Stać mi, co? Biedny nie jestem. Tak ładnie mi idzie. A, złodziej jaki, patrzcie, gdzie mi kradł, gdzie mi kradł. Niepotrzebnie przeładowuję w tym momencie, ale nikogo tu na szczęście nie było. Tam są, raz wyskoczą tutaj. Wbiję się do nich, raczej mnie załatwią pewnie. 275 punktów. Patrzcie, zabierzę. A tutaj co? Leży jakiś od naszego. Ale nie umiał zgarnąć chyba. Tutaj trzeba uważać, żeby od góry nie ściągnął. Już tak łatwo by nie miał raczej. Tam staty 11 do 1. Masakra jakoś. Cheaterstwo totalne się kłania. Według przeciwników na pewno. Ale to po prostu sobie polepszę rozgrywkę tymi ustawieniami. Raz je oczywiście wam pokażę. Wyłączam parę efektów. Zresztą tak pojawia się. To oczywiście tylko to przy nagrywaniu mam. Może chodzi o to, że RAM się po prostu zapycha i tyle. Troszeczkę takie dropy się robią po pewnym czasie. W końcu padłem, o. Mówię takie, what the fuck, padłem. Przypomniałem sobie, jak to się, jak to jest. Nie, może to odczujecie nawet po dłuższym nagrywaniu. Jeszcze mi... No trochę jakby przycinało trochę grę już. O, zabrali mi złodzieje. Ładnie, ale w ogóle punktów też mam nazbierane. 2000. Ona by sobie mecha postawić. Ale nie potrzebuję. Radzę sobie bez niego znakomicie, a raczej. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? No uciekni na górę. Przeładować. W ogóle ktoś mnie wyprzedził. Nice. Dobra, jak mi ukradną, to ja też mogę pokraść innym, nie? Co się będę... A, odbił się? Wiedziałem, że tak będzie. A, trochę ich powychodziło. I też przegrywają. Aj, drugi mnie ściągnął. Beta tester. A, jakieś misje zakończyliśmy. O, kasiora, kasiora leci, jak głupia. O, myślałem, że się już od niego odbije ten granat. Tak na hardkorze. Złodziej. A, widziałem, jak będzie. Następnego ściągnie. Swojego podniosę, a co? Stać mnie. Ale spokój, przynajmniej z ładowaniem takim częstym. O, ładnie. No, ale już czuć. Już o wiele bardziej ten lag pojawiający się. Chociaż pewnie jakbym sprawdzał, ile się FPS, to ciągle była ta sama. Co, w ogóle mnie nie widział? Do niego strzelam czy co? Dostał, dostał! Ech, złodziej.
A, tutaj był. No jak tam, 20 do 4. No tamten 25 w ogóle ma. Skupaniec, nieźle musi kosić. Na drugi, nie wierzę. Pokosił. Które to się pisze. No, coś możemy następnego sobie zakupić. No zobaczmy. O, chociaż nie za mało kasy. No. Customization wam pokażę. Gdzie to jest? Armor. Tu mamy właśnie te hełmy dostępne. Normalnie mamy ten. Mamy właśnie ten beta. Taki pouszkadzany trochę w porównaniu do tamtego. Z napisem właśnie beta. No ładnie się komponuje w całości. Tutaj ściuchów, no mam zamiar coś sobie kupić, ale no nie wiem, opłacalność jest nie za duża. No zobaczcie, jakie postępy. Jedynie miejsce nagrane będzie dodatkowe. Za to bardziej spodnie bym zainwestował. Tutaj właśnie o te 20 hito helta więcej. No i też właśnie slot dodatkowy. No i też w miarę fajnie wyglądają. No jest cena na nie, ale no kurde, 5000 trzeba mieć. Więc no to nie jest łatwe do uzbierania. Trzeba trochę pograć. Ale może się udać. 5 dni. 5000 codziennie po tysiaku. Why not? No znowu ta mapa, ciągle to ta mapa będzie. Teraz z hakowaniem punktów. A ten tutaj sobie stanął to. Żeby komu pomogę tak stojąc. A, tak właśnie coś się zdawało. Grat jakiś z motylkami. What the fuck, co to było? Odejdź pani. Wow, a prosto w łeb dostawał. Ła. W ogóle ten hełm tak trochę za duży. Do takiej postawy, postury. Tego B chyba bardziej A by się opłacało podejść. A to w B to od razu przy ich respie jest. Kurde, nie wiem, jak strzelać. Gdzie ty jest? O. Dobra, tam przyjmują, to lecę. No już przejęte. Ach, te. Dopadł mi. Jaki hełm ma. Jak jakieś żelazko. Masakra. No dobra. Bezpimy się, lećmy dalej. Który tu? A, wszystkie jest przyjęte. No nieźle. To od góry, o. Nie, to nie udało się. Ten ze snajperki wali, nie ma szans. Tam bardziej KM-a z połączeniem ze snajperą. Też niezły pomysł. Jeśli się ogarnia takie bronie duże. Ja jakoś nie lubię, no nie mogę grać z motylkami. Kto to wymyślił? A dzięki, a nie ogłuszyło. Jakaś broń. A może bym sobie właśnie tą broń podniósł. Zobaczymy, co to w ogóle jest. Czekajcie, czekajcie, bo to. Noctowizja. Krain maszynowy do tego. Masakra. Ej, bo to nie wiem, czy to mój, czy przeciwnik. Hoho, nice. Chyba jeszcze tego kolesia, co jego broń jest. Idę na górę, bo to nie ma co. Przy kampie tak jakby trochę. Tylko nie, ta czerwonie wygląda ta broń.
tutaj pusto jeszcze, tam siedzą. Siema koleś, coś mi tu widzę. Doładowujesz życie. Pociski fajnie wyglądają, jak lecą z tej broni. A w ogóle toksyczne chyba jeszcze mam pociski czy coś, albo podpalające. No zobaczmy, czy kogoś nie ma, wraz nas zaskoczy. Dobra, na B. Przejmować. Dużo poprzejmowałem. Czy mi się zdaje, czy inny magazynek założyłem niż normalnie miała ta broń? Co on ma za magazynek? A w ogóle teraz snajpera. To dorwał. Snajpera ze snajperą, no. O. Ładnie plecami się wystawił. What the fuck? What the fuck? W ogóle nikt nie podnosi, trochę lipa jest z tym. Nie są za pomocni. Pod tym kątem. Macie tam granaty, jeśli tam ktoś stoi. Ładnie, ładnie, po jednym, po drugim. Wchodzi. Już dawno bym magazynek musiał zmienić, a tak to nie muszę. Naprawdę dobry pomysł, właśnie zakupić sobie większy. Wcale nie ma tak źle z przeładowaniem. Dobra, sobie kucnę. Spróbuję to zhakować. No bo nie jest to trudne. Mówię, tu mam przeciwnika raczej, ale... Czy mnie też uzdrawia? Chyba nie. Nie ma tak fajnie. Skąd ty dostajesz? Lecą na mnie, ja zabijam po kolei. Triple kill, no. Bo po raz drugi. O, w ogóle jakiś przeskok był teraz. Teraz mi się amunicja skończy, dopiero będzie jaja. Wiem o tym. Ale chyba upiłem po drodze kogoś. A mi się tak wydaje. 18-6. Dobra, jakoś jestem pierwszy. Dobra, może coś się uda kasą zbierać, to coś jeszcze bym kupił przed końcem nagrania. I to było na tyle. O, Wiktor. Tak, jestem pierwszy, dobra, udało się. Spoko, serio, nie ciągnę ta sama mapa, można się przyzwyczaić szybko. Ale przydałoby się też inne w końcu ograć, bo jeszcze nie wszystkie widzieliście. Przydałaby się taka w fabryce oraz taka z budynkiem na środku. Nazw nie pamiętam oczywiście, no nigdy tym nie byłem dobry z zapamiętywaniem nazw do mapek. Jeszcze w tej grze. To nawet super przecież nie ogrywam. Dobra, 1000 jest, ja wyjdę sobie z meczyku. Accept. Ja tak patrzę w ogóle jeszcze, czy nie mogę sobie zobaczyć, czy nie mogę sobie dodać. To ulubiony, ale raczej się nie da. Dobra. Back chciałem. Nie to. Customization. I co mógłbym sobie zakupić? W sumie do tej broni to już mam wszystko, co bym chciał. Tylko chciałem nabyć właśnie tą amunicję. 25, tam elektro. Tu mamy wybuchowe. Podpalające, toksyczne oraz Magnum Ammo. Co chodzi z tym Magnum Ammo? Jeszcze coś pokazało. 8000 kosztuje. What the fuck. A może ci lecą takie pociski, coś w tym stylu? Nie mogę sprawdzić sobie, co to daje. Trochę lipa, no ale do 25 levela trzeba dobić, jak widać. Żeby takie rzeczy odblokować.
Trochę jeszcze zostało. Siódmy level, zaraz będzie ósmy. Pewnie w następnym odcinku magazynek jest. No może tak zainwestować pistolet, chociaż. No nie bardzo. Przydałoby się właśnie te spodnie może zakupić. Niebawem będzie odblokowanie kolejnego tam broni, typu broni. Zobaczymy, co następne będzie. Ósmy level, będzie to. A to raczej będzie taka seryjna, trochę po snajperę, bardziej przygotowana. Ale może będzie warto użyć. Dobra, to było na tyle na tym. Dzięki za uwagę, ludziska, i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.